Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek w ramach Onion Leader przeznaczamy na cebulę Darko, czerwoną. W ostatnim czasie można powiedzieć, że była bardzo dynamiczna sytuacja w produkcji cebuli. Tam, gdzie cebula, tak jak tutaj, zbudowała dużą ilość liści, gdzie mamy 10-11 liści, sytuacja jest bardzo dobra. Proszę spojrzeć, jak dorodny jest szczypior, a przecież mamy już 10 sierpnia. Wiele cebul już się załamuje, zwłaszcza Ringsburgerów. I ten rok, który był bardzo ciepły, generalnie spowodował, że te cebule w tym roku dość szybko się załamują. Natomiast w wielu przypadkach cebula nie zbudowała właściwego aparatu asymilacyjnego. Tych liści jest na plantacjach mniej i w związku z tym również będą niższe plony. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Zbierzk na dużej plantacji cebuli Darko, czerwonej, z firmy Syngenta. Cebuli, która nie była deszczowana. To interesująca sprawa. W tym regionie, pomimo że ten rok jest zaliczany do takich lat, w których przechodziły deszcze, tu w tym rejonie wcale tych deszczy jakoś specjalnie nie było tak średnio jak w całym kraju, jak w południowej Polsce. Tu raczej nadal dominowała susza, a pomimo tego wartość genetyczna, potencjał zawarty w odmianie jest w odmianie Darko ogromny. Proszę spojrzeć, jak zbudowane już na dzisiaj mamy cebulę. A to dopiero 10 sierpnia. Ona miejscowo już zaczyna się kłaść, jak to na plantacji niedeszczowanej, ale tak naprawdę ona jeszcze około 4 tygodnie pozostanie na polu do zbioru. Tak więc plon będzie tak jak na plantacji niedeszczowanej, rewelacyjnie. Ten kaliber jest bardzo dobry. Już są szóstki, siódemki, ósemki. Szczypior w zasadzie jeszcze bardzo dobrze stoi. Częściowo już się kładzie, ale ten proces położenia go jeszcze tutaj nam na pewno dość długo zejdzie. Plantacja była prowadzona pod szczególnym nadzorem.